Siemanko buczki, z tej strony Lisek. Dzisiaj kończymy nasz magiczny eksperyment. Właśnie dzisiaj przekonamy się, czy nagrody za elitę są lepsze od nagród za golda, ponieważ Kapi dobił tę elitę, a my na Xboxie mamy naszego magicznego golda 1. Tradycyjnie, jeśli chcecie więcej nagród, więcej paczek, zostawiajcie łapeczkę do góry i dobijamy 300 tysięcy na kanale, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji. A teraz lecimy z odcinkiem. Odbieramy więc nagrody za Division Rivals na samym początku. Wow, udało się znowu dobić rangę numer 2, a tak naprawdę nie zagrałem dużo meczów, bo chyba z 5-6 spotkań poza Food Champions, ale fajnie, mamy dwie paczki za 125 tysięcy, cały czas są do trafienia naprawdę fajne karty, bo mamy do trafienia mnóstwo Man of the Matchów, mnóstwo informów, no ale teraz przechodzimy do odbioru nagród, który prawdopodobnie wszystkich Was interesuje. I nie będę ukrywał, mnie również, ponieważ są to nagrody za Golda 1. Nie będę ukrywał także, że dosyć rzadko miałem przyjemność otwierać takie nagrody na moim głównym koncie na Xbox One, bo to jest chyba drugi raz, kiedy takie nagrody odpalam. No ale kiedy trafić Messiego, jak nie właśnie w tych player pickach? Moi drodzy, rozpoczynamy. Pierwszy player pick i zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Okej! Okej, jest Pablo Sarabia, jest Jordi Alba, jest Ndombele. I powiem wam tak, Ndombele mamy na playaku. To jest bardzo dobra karta, bo to jest karta Team of the Season. To jest karta, która kiedyś nawet zastępowała u mnie Patryka Vieiry na moim koncie, na boksie. Ale w ostateczności ten Vieira jest moim zdaniem nie do ruszenia, ponieważ nie ma jakiegoś sensownego zmiennika za niego. Tutaj Pablo Sarabia. No tu dwa overale 94, Jordi Alba i Pablo Sarabia. Pablo Sarabia już kiedyś tam był testowany, totalnie bezużyteczna karta, a Jordi Alba może zostać przetestowany na mojej lewej stronie, ponieważ niedawno kupiliśmy Ramosa Toty. Dlatego też wybieramy Toty do duetu z Toty Ramosem, wybieramy Jordiego Albę. Boże jedyny, jest wczesna godzina, więc też nie krzyczcie na mnie, jeśli tutaj się mylę. A teraz no co, no Messi, no jak Barcelona pierwsza, to Messi druga. Okej, no Verratti, ja powiem wam tak, jestem pewny, że na playaku będziemy mieć gorsze piki. Jestem totalnie pewny, jeszcze mamy do Lorda. 2 razy 94 overall, to naprawdę są fajne karty, które mogą, no, po prostu mogą zrobić robotę przy jakimś innym SBC, bo pisaliście, żeby przetestować sobie na przykład Pele, pisaliście, żeby przetestować na przykład Roberto Carlosa, jeśli chodzi o jego SBC, więc wszystko jest przed nami, jeśli tylko nasz budżet na to pozwoli, jeśli na przykład tutaj byśmy trafili jakieś znakomite karty, to jest duża szansa, że właśnie taki Pele zostanie zrobiony, czy to na Xboxie, czy też na playaku. Zrobiłem dodatkowo paczkę Team of the Week 84+, bo jest dosyć tania ta paczka, karty w ogóle 83+, chodzą tak drogo, że to jest niepojęte. Horna, którego zawsze sprzedawało się za 1000-1200, teraz kupiłem za 4500, więc jeśli ktoś zainwestował mnóstwo końców, te karty 83-84, szapopa, ja również to zrobiłem i wam pogratulowałem i skupuję właśnie wasze karty. Dobrze, zaczynam od najgorszej paczki na świecie, czyli złota paczka piłkarzy Prime, paczka za 45 tysięcy, paczka, w której ostatnio trafiłem ikonę. Ale no, tutaj tej ikony niestety nie ma. Piękne, to był piękny czas, kiedy taka ikona była trafiana, ale tutaj można powiedzieć, że mamy ikonę z francuską, ponieważ mamy Gomisa. A teraz przejdźmy sobie do paczki z piłkarzem TOT w 84+, bo zaraz przejdziemy oczywiście do tych paczek najlepszych, czyli dwie paczki za 100 tysięcy i dwie za 125 tysięcy. I paradoksalnie mamy paczki lepsze za Division Rivals aniżeli za Food Champions. Ale zaczynamy od piłkarza Team of the Week 84+, bo tutaj jest gwarantowany walkout. Bo 84 overall daje już nam przyzwolenie, żeby ten napis EA Sports się podświetlił. Zobaczmy, co przyniesie nam los. Francja, SIO. Titi to nie będzie, to będzie Lenglet 84. Ten Lenglet niestety mnie nie porusza, ale mam nadzieję, że poruszą mnie paczki niewymienne. Paczki Ultimate, paczki za 125 tysięcy, jeśli tutaj będą jakieś fajne overale 83+, będzie dużo tych overali, to na pewno też będziemy mieć przyjemność sobie zrobić jeszcze kilka tych informów. I tutaj będzie Vela, nie, to nie będzie Vela, to będzie Santos? Jimenez, okej, okay. Jimenez z Meksyku, 82 oceny ogólnej i niestety, ale
Okej. Mamy Havertza. Mamy Havertza. No i teraz pytanie, czy jest sens, waszym zdaniem, sprzedać mojego Topsa Havertza i kupić właśnie tego Havertza? To było pytanie retoryczne. Dodatkowo mam jeszcze Kamarę. No ten Man of the Match niestety, ale bardzo zatruwają tą paczkę i przez nie rzadko trafia się jakieś inne lepsze karty. Lecimy z kolejną paczką. Paczką za 125 tysięcy monet. Paczka Ultimate. Może tutaj znajdziemy szczęście. Bo jeśli szczęścia szukać, to właśnie w paczkach FIFA 19. Jest podświetlenie. Jest Once to Watch. Boże jedyny, po co? Nie. Nie, 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 nie. Oj, te Once to Watch są tragiczne. Ja wiem już nawet, co w nich trafię. Ta paczka w ogóle jest tragiczna. Duża paczka rzadkich zawodników. No, ale w tej paczce zarobku nie będzie zbyt dużego. Okej, ale są banery, zawsze coś. Bramkarz. Neto. Dobrze, Neto. A w paczce znajdzie się także Brutto. No i ostatnia paczka na tym koncie, bo za chwilę oczywiście przechodzimy do paczek za Elite Champions na PlayStation 4. Salah. Okej. Okay. No Salah jest spoko kartą. I gdybyśmy go trafili na przykład 11 miesięcy temu, to na pewno bylibyśmy niespecjalnie szczęśliwi, bo wtedy byłby sierpień, byłaby FIFA 18, ale na przykład na początku roku to by na pewno zrobiło robotę, ale kurczę, ten Salah teraz kosztuje no 30 tysięcy, więc to nie jest nic specjalnego, dodatkowo Danilo Pereira, ale tutaj mamy już jakiś overall 83, więc będzie co przepalać. Moim zdaniem te nagrody za Golda 1 zbyt sensowne nie były, ale za Elite będą lepsze. No i kolejna magiczna teleportacja na Playaka, na konto. Tutaj także mamy, tutaj tu zagrałem chyba dwa mecze. Chociaż no nie, no testowałem tego Ronaldinho. Ale tu też jeden mecz zagrałem w sumie. Kurde, to... Aż zobaczę, bo jestem turbo ciekawy, jak to wygląda w Division Rivals. Co tygodniowy ranking. I jeszcze mieliśmy dosyć duży luz, 800 punktów. Wow, jestem w szoku, dajcie znać w komentarzu, w jakich rangach wy się mieścicie, jeśli rozgrywacie cały Food Champions. Bo to jest mega ciekawe. Czy teraz rozegranie całego Food Champions pozwoli na to, żeby zawsze być w tej drugiej randze w pierwszej lidze, gdzie ta paczka za 125 tysięcy jest gwarantowana, a no tak naprawdę podwójna paczka za 125 tysięcy, tylko że niewymienna. Wow, a tutaj nie dość, że wbiliśmy Elite, to jeszcze mamy czwartego pika. To jest oczywiście Footies, nie mam pojęcia, kogo wziąć, powiem wam szczerze. Na Xboxie wziąłem Persicia, to tutaj wezmę Andersona Taliskę. A teraz wezmę Cristiano Ronaldo wersji Team of the Year albo Team of the Season. Okej, tutaj mamy Ilicicia, no i to jest karta, o której już dyskutowaliśmy. Jest to karta bardzo specyficzna, ma potężny wzrost, 190 cm, no i skoczyń na poziomie 41 i główki na poziomie 78, mimo że strzelanie, statystykę strzałów ma na poziomie 95. Naprawdę, jedna z dziwniejszych kart, jakie miałem przyjemność oglądać FIFA 19, ale oczywiście wybieramy Ilicicia, bo to jest najwyższy overall, więc tak jak wspominałem wcześniej, jeśli mamy robić pele, to takich overalli potrzebujemy jak najwięcej. A najlepiej, jakby tych overalli było jeszcze więcej i jeszcze lepsze. Salaha mamy! Wow! Wow, to Salah! Co tu się wydarzyło? O matko jedyna! Czyli jednak wracam do tej Elity na Xboxie, bo jak widzicie, to nie ma najmniejszego sensu męczyć się, żeby tego Golda dobijać. Mamy Salaha, wow, ile Salah kosztuje w tym momencie? Salah kosztuje w tym momencie, uwaga, 1 800 000. Ja pierdzielę, ile pitosów. 99 przyspieszenie, 96 szybkości biegu, wykończenie 99, dośrodkowanie 92, orientacja 97, dalekie strzelanie 95, wytrzymałość 99, brakuje mu jedynie główek, ale to mnie nie odstrasza, żeby właśnie Salah zawitał do naszego zespołu na PlayStation 4. Powiem wam szczerze, że na Playaku naprawdę te piki zrobią nam prawie cały zespół, no bo tutaj wiadomo co będzie, ja tego nie muszę mówić.
będzie Sergio Busquets. Niestety, niestety, tu już FIFA nie pozwoliła na nic fantastycznego. Ile kosztuje Salah? Nie ma nawet Salaha na rynku. Teraz najciekawsza część materiału. Paczki za elitę. Paczka TOTS Premium. Gwarancja 3 piłkarzy z drużyny sezonu. Aha, czyli cały czas mamy te same nagrody za elitę. Okej. Okay. Duża paczka rzadkich zawodników. Zacznijmy sobie tym razem od tej paczki. Za 100 tysięcy paczki wymiennej jest walkout. Za walkoutem kryje się Man of the Match. Boże, nie, nie, nie. Ale paczka. Ależ paczka. Ochoa, Jimenez. Duplikata nic nie będzie, ponieważ wszystko, co mieliśmy, sprzedaliśmy, żeby naszego magicznego El Ronaldinho zrobić. Lecimy z kolejną paczką. Tym razem paczka za 125 tysięcy monet. Paczka Ultimate. Miejmy nadzieję, że tutaj też ten walkout się pojawi. Pojawia się. Tu już złoto. Iniesta. Kurczę, ja nie chcę narzekać na ten walkout, absolutnie, bo walkout to walkout, ale wydaje mi się, że mogliśmy przycelować nieco lepsze tam karty, które w ostateczności dałyby nam nieco więcej zysku. Aha, Jezus Maria, to jest niewymienna paczka, ale to wszystko pikseluje, ale ze mnie baran. Ale barany także mogą trafić coś fajnego. Kolejna paczka. Trzy paczki, trzy walkouty. Patrz sobie, tutaj ostatni też będzie. Jezus Maria. Kurde, kurde, kurde. Nie wiem co myśleć o tej paczce, naprawdę, nie mam pojęcia. Jaka jest, taka jest. Paczka w ciemno, co? Jak trafiać Ronaldo, to ta właśnie w takiej paczce, kurwa. Nie, dobra, paczka w ciemno, nie widzę. Taki był plan, żeby to była paczka w ciemno, paczka tak zwana zaskakująca. Przypominam, że też w takiej paczce zaskakującej trafiliśmy Ronaldo u Tomka Lebuta. I może tutaj też taki Ronaldo poleci. To weł. To weł nie jest złą kartą. To weł jest kartą, którą... Okej. Wydaje mi się, że to są dobre karty. Parecho, stówka gdzieś? No, może nie stówka, ale z 80. Van Bissaka 160 tysięcy, bardzo ciekawa karta na prawą obronę z Ligi Angielskiej. No i zobaczmy Tovę obstawiam z 300 tysięcy. 300 bajek jak nic. Jednak jak coś, bo karta kosztuje około 200 tysięcy. Ale powiem wam szczerze, no kurde, z 500 tysięcy tutaj zarobione, Tovę. Super, super, ja jestem bardzo zadowolony z tych kart, bardzo zadowolony jestem z tych pików. No i co? No w tym tygodniu wydaje mi się, że już polecimy na podwójną elitę, bo jak widać opłaca to się po prostu robić, bo gold jeden, jaki jest, taki jest, ale nawet piki mieliśmy lepsze za elitę. Więc moi drodzy, tradycyjnie dawajcie znać w komentarzach, co wy trafiliście za swoje nagrody, za swoje player piki, za swoją elitę, czy tam za swojego golda. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro, pojutrze. Trzymajcie się, siema!